Cześć. Dziś zanurzymy się w kolejny stereotyp na temat weganizmu. Czy zastanawialiście się kiedyś głębiej nad tym, dlaczego weganizm jest kojarzony z religią? Dlaczego tak może być w Polsce? Czy w innych krajach jest tak samo? Co jest takiego w weganizmie, że nieweganie mają takie skojarzenia? Dlaczego jednak jest to stereotyp, którego bliższe spojrzenie na weganizm nie potwierdzi? Czy są jakieś zachowania, przynajmniej niektórych wegan, które zbliżają ich do myślenia parareligijnego? Dziś właśnie o tym zapraszam. Reguły związane z jedzeniem. Dlaczego wielu ludziom weganizm kojarzy się z religią? Być może dlatego, że najczęściej mówi się o nim w kontekście niejedzenia pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy zaś to mało powiedziane. Chodzi bowiem o rzeczy centralne dla doświadczenia smaku i sytości w standardowej, tradycyjnej polskiej kuchni. Czyli rzeczy, od których potrawy mają nawet swoje nazwy. Kurczak po takiemu czy innemu. Bitki cielęce z czymś tam. Śledź w czymś tam. I tak dalej. Mięso jest królem polskiego stołu. W zasadzie nie od tak dawna, ale Polacy mają dość krótką pamięć na ten temat. Dlatego zapraszam do obejrzenia odcinka Mit mięsożerności. Link podam w opisie. No więc jeśli mięso jest królem polskiego stołu, to dworem króla są ryby. Przypomnę, że w kulinarnej nomenklaturze nie są mięsem. Obok ryb zaś plasują się nabiał i jaja. Jeśli więc z polskiego stołu znika król i jego świta, to wniosek jest prosty. Albo ktoś jest bardzo biedny, mniej zamożni, ale nie bardzo biedni ludzie jedzą po prostu tańsze mięso, nabiał i jaja, albo ktoś jest chory, albo, i tu zmierzamy do stereotypu, jest to ktoś, komu religia nakazuje ascezę, wprowadza surowy zakaz radowania się życiem w jego kulinarnej odsłonie. W Polsce wszelkie ograniczenia w jedzeniu mięsa, ale nie ryb, wiodą ku religii katolickiej. Katolicy chcący żyć w zgodzie z przykazaniami kościelnymi nie jedzą mięsa z ssaków i ptaków w piątki, środę popielcową, Wielki Piątek i w Wigilię. Część katolickich Polaków kojarzy, że pewne ograniczenia w jedzeniu mięsa dotyczą także judaizmu i islamu. Wiedzą to szczególnie ci, którzy pod meczet chętnie rzucą głowę świni, zwaną też potocznie świńską głową, tak jakby świńskość była rodzajem materiału, więc ci, którzy rzucą taką głowę, by obrazić muzułmanów, którzy właśnie ze względów religijnych świń nie jedzą. W Polsce zdarzają się też skojarzenia ograniczeń dietetycznych z religiami wschodu, gdzie zaleca się, choć nie zawsze, niejedzenie mięsa, niejedzenie zwierząt, a więc do listy pokarmów zakazanych lub niewskazanych wchodzi mięso ssaków, ptaków i ryb. W zderzeniu z taką paletą religijnych skojarzeń nie trudno o zaklasyfikowanie weganizmu, często mylonego z wegetarianizmem, do grupy religii, a jako że weganizm ma relatywnie mało zwolenników, to kolejnym logicznym krokiem wydaje się nazwanie go sektą i obśmianie, szczególnie, że nie tylko wyłącza mięso ssaków, ptaków i ryby, tak jak wegetarianizm, ale także nabiał i jaja. Co więcej, weganizm nie zatrzymuje się na kuchni, lecz przetrzepuje mocno garderobę, wyrzucając skóry, futro, wełnę, jedwab, grzebie także w naszych kosmetykach i chemii gospodarczej w poszukiwaniu alternatyw bez składników odzwierzęcych i nietestowanych na zwierzętach. Nakłania do omijania cyrków ze zwierzętami, delfinariów, stadnin. Słowem, weganizm wierci dziurę w całym dobrze już poukładanym i oswojonym świecie. Jak tu nie myśleć o weganach jako o sekciarzach, masochistach, którzy lubią sobie poograniczać tu i tam? A może jeszcze w domu dodatkowo chłoszczą swoje ciała? Choć skojarzeniom tym trudno odmówić logiki, to fakty są zgoła odmienne. Weganizm powstał nie z patrzenia w niebo, ale z obserwacji tego, co robimy zwierzętom tu na ziemi. Powstał też nie po to, aby zaspokajać osobiste potrzeby rozwoju duchowego, ale by sprzeciwiać się krzywdzie i eksploatacji zwierząt, o których nauka, nie Bóg, mówi, że są zdolne do odczuwania cierpienia i nie jest im wszystko jedno, co się z nimi dzieje. Co do owadów, pewności oczywiście nie ma, co do ich cierpienia, ale weganizm stosuje założenie, że w przypadku wątpliwości staramy się rozstrzygać na korzyść tych, których wątpliwości dotyczą. Co więcej, weganizm nie wymaga niemożliwego ani heroizmu, tylko działania w zakresie, jak jest możliwy i wykonalny. Chodzi więc o dążenie do świata, w którym eksploatację zwierząt uznamy za nieetyczną, a nie do świata utopijnego, w którym nikt nie umiera. Chodzi o unikanie produktów odzwierzęcych, których można zwyczajnie unikać, a nie o odmawianie na przykład przyjmowania leków.
Odpowiednio ułożona dieta roślinna jest dobra dla zdrowia, a nawet może działać prewencyjnie na niektóre choroby. Założycielami ruchu byli ludzie świeccy, a wieloletni lider The Vegan Society Donald Watson nigdy nie zabiegał o pozycję nieomylnego guru. Warto dodać, że Towarzystwo Wegańskie powstało w 1944 roku, jeszcze przed rozwojem ferm przemysłowych. Nie było więc odpowiedzią na intensyfikację cierpienia, jakie ma miejsce w masowej produkcji mięsa, mleka i jajek, lecz po prostu ogólnym sprzeciwem wobec krzywdzenia zwierząt, które ma miejsce zawsze, gdy wykorzystujemy je jako narzędzia, maszyny i surowiec, niezależnie od skali przedsięwzięcia. Odrywanie cieląt od matek w produkcji krowiego mleka ma przecież miejsce zawsze, niezależnie od wielkości gospodarstwa. Krowy, które przestały zachodzić w ciąży lub produkować dużo mleka, są zabijane niezależnie od wielkości gospodarstwa. I podobnie jest z kurami, które nie znoszą wystarczającej liczby jaj, nie mówiąc już o wszystkich zwierzętach hodowanych bezpośrednio na mięso. Jeśli uważamy, że zabicie psa, by uzyskać smaczne mięso, jest krzywdą wobec psa, to trzeba niezłej akrobatyki umysłowej, żeby nie ujrzeć żadnej krzywdy w zabijaniu świń, krów czy kur. Wątpliwości w odniesieniu do krzywdy ryb rozwieje nam znowu nauka, nie fragmenty Świętej Księgi. Mechanizmy i codzienne praktyki eksploatacji zwierząt można podejrzeć, czytając po prostu podręczniki zootechniki, nie Święte Wegańskie Księgi. Na przykład z takiego podręcznika do hodowli kur niosek dowiemy się, jak umiejętnie głodzić i podtruwać ptaki, żeby były bardziej wydajnymi maszynami do produkcji jajek. Etyczne przekonania to nie estetyczne preferencje, ale też nie dogmaty wiary. Ciekawą perspektywę na temat porównywania weganizmu do religii przedstawia amerykańska prawniczka i weganka Sherry F. Kolb w książce pod tytułem Mind If I Order the Cheeseburger, o której już mówiłam tutaj wcześniej na kanale. Po polsku pytanie będące tytułem książki brzmi: będzie Ci przeszkadzać, jeśli zjem cheeseburgera? I w odniesieniu do tego pytania i porównania weganizmu do religii, Kolb pisze, cytuję: etyczny weganin ma rzeczywiście coś wspólnego z wyznawcami jakiejś wiary. Silne przekonanie, że pewne działania, które ludzie mogą legalnie realizować, są mimo to szkodliwe i najlepiej byłoby ich unikać. Dla weganina, podobnie jak dla osoby religijnej, różne podejście do konsumpcji produktów odzwierzęcych nie są równoważne. Jedno z tych podejść, weganizm, jest najlepsze, a pozostałe, różne wersje nieweganizmu, nie są wystarczające. Między innymi dlatego właśnie etycznemu weganinowi niezręcznie jest konfrontować się z pytaniem: będzie Ci przeszkadzać, jeśli zamówię cheeseburgera lub omlet czy kanapkę z kurczakiem? Uczciwa odpowiedź dla wielu wegan może brzmieć tylko: tak, będzie mi to przeszkadzać. Etyczni weganie, podobnie jak członkowie jakiejkolwiek grupy, których łączą etyczne przekonania, w odniesieniu do pewnych pytań odrzucają pogląd, że kwestionowane zachowanie, tutaj konsumpcja produktów odzwierzęcych, nie jest właściwa dla nas, ale dla Was jak najbardziej. Tak jak kariera stomatologa lub 7-godzinny sen może nie jest dobrym wyborem dla jednych, ale dla innych ludzi i owszem. Koniec cytatu. Faktycznie, jeśli ktoś ocenia powszechnie akceptowaną i stosowaną praktykę jako nieetyczną, to stawia się poza domyślnym etycznym konsensusem większości i może przez tę większość zostać zidentyfikowany jako wyznawca jakiejś religii lub gorzej, członek sekty. W tym przypadku chodzi oczywiście o sytuację, w której weganin ocenia jedzenie produktów odzwierzęcych za nieetyczne. Choć Kolb jest Amerykanką i pochodzi z religijnej żydowskiej rodziny, to jej obserwacja pasuje także do polskich realiów. Myślę, że są dla tego pasowania dwa powody. Po pierwsze, w kraju tak jednorodnym religijnie jak Polska, gdzie ponad 90% osób pozostaje w bliższej lub dalszej, ale praktycznie nigdy nie zerwanej zażyłości z Kościołem katolickim, stawiam tezę, że tej większości przekonania na temat, co jest moralnie dobre, a co złe, kojarzą się głównie z wiarą, religią i Kościołem. Jest tak między innymi dlatego, że to Kościół najwięcej o tym mówi, a poza nim ludzie często trafiają w tym temacie w próżnię. Faktycznie brakuje systematycznej, powszechnie dostępnej alternatywy, by o dobru i złu rozmawiać w oderwaniu od religii. Wystarczy spojrzeć na kulawą historię nauczania etyki w szkołach i porównać ją z intensywną katechezą.
W takich warunkach przekonanie, że na przykład ateiści nie mają kręgosłupa moralnego, może padać na podatny grunt. Dobrze przyjmie się też przekonanie, że ktoś mówiąc o etyce inaczej niż Kościół katolicki, zapewne jest wyznawcą jakiejś religii. Po drugie, nie wiem dokładnie, jak ma się katolicyzm w innych krajach, ale w Polsce większość katolików, znowu moja obserwacja, zarazem uznaje się za członków Kościoła i nie stosuje się do wielu zasad jego nauki. Oficjalnie przecież Kościół naucza, że niemoralny jest stosunek przerywany, środki antykoncepcyjne czy seks pozamałżeński, przedmałżeński. I wierni podczas kazań nie oponują. W praktyce jednak nic nie świadczy o tym, by się do tych zakazów powszechnie stosowali. Istnieje więc spory rozdziew pomiędzy zgodnym kiwaniem głowami podczas kazania księdza, a faktycznym podejściem do seksu i zapobiegania ciąży. To oczywiście nie jedyny przykład hipokryzji, ale taki, który dotyczy większości wiernych w znacznym okresie ich życia. To rodzi pewną kulturę etycznego bycia i życia, kulturę nonszalancji, patrzenia z góry na tych, którzy naprawdę wierzą w jakieś zasady i starają się ich przestrzegać skrupulatnie, z żarliwością. Być może stąd protekcjonalny stosunek wielu polskich katolików do świadków Jehowy i przekonanie, że jasne sprecyzowanie etycznych zasad i poważne ich traktowanie wiązać się musi z jakąś inną niż katolicyzm religią. Stąd nie trudno o potraktowanie weganizmu jako jakiejś religii, która rządzi się swoimi prawami. Protekcjonalny stosunek nie zachęca do próby zrozumienia, raczej dystansuje. Etykieta religii lub sekty przykleja się do weganizmu, tym łatwiej. Choć Sherry Kolb rozumie, skąd wzięło się skojarzenie weganizmu z religią, autorka myśli tej nie przyklaskuje. Podobnie jak w przypadku pozostałych pytań, które analizuje w swojej książce, Kolb przedstawia nam jasną, zrozumiałą i przemyślaną odpowiedź. Czym różni się religię od weganizmu? Dlaczego weganin krytykujący niewegan za jedzenie produktów odzwierzęcych jest jednak w innej pozycji niż katolik krytykujący muzułmanów za nieprzyjmowanie komunii? Oddam głos autorce. Cytuję. Pomimo opisanego podobieństwa między etycznymi weganami a praktykującymi członkami grup religijnych, różnica między weganami a nieweganami pod pewnym względem jest zupełnie inna niż różnica między członkami różnych związków wyznaniowych. Kiedy jakaś religia jako jedyna zabrania określonej praktyki, wyznawcy tej religii nie mają wspólnej płaszczyzny z wyznawcami innej religii, aby odnieść się do tej praktyki. Wyobraźmy sobie katolika, który mówi do muzułmanina: powinieneś przyjąć komunię, bo w ten sposób możesz okazać szacunek dla Jezusa, Syna Bożego, który przyjął ciało, aby zbawić świat od grzechu. Choć islam uznaje Jezusa za proroka, to nie przyjmuje chrześcijańskiego przekonania, że Jezus był Synem Boga. Zatem muzułmanie nie odczuwają potrzeby, by poprzez komunię okazywać szacunek boskiemu pochodzeniu Jezusa. Gdyby więc katolik nalegał, by muzułmanin przyjął komunię, mógłby wydać się nietolerancyjny, bo oznaczałoby, że narzuca innej osobie stricte katolickie przekonania na temat rzeczywistości, a co za tym idzie, nawet na temat moralności. W przeciwieństwie do tego etyczni weganie posiadają podstawowe przekonania na temat rzeczywistości, które są zasadniczo zbieżne z przekonaniami znajomych niewegan. Weganie i większość niewegan dzielą wiele przekonań, podzielają wiele przekonań, w tym, co najistotniejsze, że niepotrzebne zadawanie zwierzętom cierpienia i śmierci jest czymś, czego nie powinniśmy robić. Ponieważ weganie i nieweganie podzielają te podstawowe wartości, które są fundamentem weganizmu, wydaje się rozsądne, że weganie zachęcają przyjaciół, którzy nie są weganami, żeby dali szansę weganizmowi. Wegańska perspektywa polega na tym, że wartości, które już jako ludzkie społeczeństwo uznajemy, wskazują na weganizm jako bardziej pokojowy i moralnie spójny sposób życia. Weganie dostrzegają, że instytucje stojące za produkcją i konsumpcją jedzenia i odzieży aktywnie ukrywają prawdę dotyczącą tego, co dzieje się ze zwierzętami, których używamy, właśnie dlatego, że ta prawda byłaby głęboko raniąca dla tak wielu konsumentów, zarówno wegan, jak i niewegan. Koniec cytatu. I kwestia wstrętu. Niektórzy nieweganie kojarzą weganizm z religią, gdy widzą, z jakim obrzydzeniem
Niektórzy weganie reagują na widok lub zapach mięsa, lub gdy weganie nie chcą zjeść zupy ugotowanej na kościach, albo gdy wahają się, czy iść do restauracji, gdzie tych samych patelni używa się do robienia mięsnych i bezmięsnych potraw, czy wreszcie gdy nie chcą zjeść sałatki z odrobiną krowiego jogurtu. To kojarzy się z koszernością lub tabu, a więc znowu mamy trop religijny. Nazwijmy to laicki sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt nie musi iść w parze ze wstrętem, ale może. Jeśli przestajemy jeść produkty odzwierzęce ze względów etycznych, to przestajemy uznawać je za jadalne. A szczególnie zwierzęce ciała dają raczej skojarzenia ze śmiercią i rozkładem niż z pysznym posiłkiem. To przeklasyfikowanie etyczne, a nie religijne nastawienie sprawia, że wieprzowina jest dla weganina realnym kawałkiem ciała, bardziej niż potencjalnym schabowym. Nieweganin nie musi jednak aż tak bardzo wczuwać się w podejście weganina. Może zrozumieć całą sprawę, choćby z wieprzowiną, kiedy wykona małe ćwiczenie wyobraźni i zamiast świni pomyśli o psie. Jak reagowałby na widok lub zapach mięsa, gdyby wiedział, że pochodzi ono z psa? Czy byłby chętny zjeść zupę ugotowaną na psich kościach? Czy byłby zadowolony na myśl o wizycie w restauracji, nawet na wieprzowego schabowego, gdyby wiedział, że w kuchni tego lokalu przyrządza się też kotlety z psów i kotów? Co ciekawe, to bardziej sensowne i racjonalne, mniej arbitralne i dogmatyczne wydaje się odczuwanie dyskomfortu czy wstrętu wobec wszystkich produktów odzwierzęcych. Jeśli wiemy, że krowa, kura, pies i kot cierpią tak samo i tak samo chcą żyć. Jeśli coś może nam się kojarzyć z koszernością lub tabu, to będzie to raczej to wybiórcze podejście, to wybiórcze obrzydzenie wobec wyłącznie psiego mięsa. Podsumowując, szybkie skojarzenia łatwo wiodą na manowce. Szybkie skojarzenia weganizmu z religijną sektą pozwalają łatwo go obśmiać i odrzucić. Jednak weganizm wskazuje nam coś ogromnie ważnego, niereligijnego. Nie jesteśmy jedynymi myślącymi, czującymi ból i chcącymi żyć istotami na ziemi. Zatem sprzeciw wobec przemocy nie powinien obejmować wyłącznie naszego gatunku albo naszego gatunku plus psy i koty. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia, do subskrypcji kanału albo do odwiedzenia też mojego bloga na stronie słowasąważne.pl. Publikuję też na Facebooku i Instagramie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!